W programie mówiliśmy o przypadającym dziś Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Teraz powiemy o tym, co będzie się działo 6 marca w Rzeszowie. To właśnie wtedy odbędą się obchody 104. rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Uroczystości zostaną połączone z przyrzeczeniem Orląt Związku Strzeleckiego Strzelec. W studiu Barbara Gajewska i Paweł Rejman, inspektorzy Związku Strzeleckiego Strzelec imienia Józefa Piłsudskiego oraz Ignacy Stocarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Na sam początek chciałbym Państwa zapytać, kim dla Was, oprócz tego, że jest patronem strzelców, jest pułkownik Leopold Lisa-Kula? Pułkownik Leopold Lisa-Kula to wielka postać, nie tylko dla naszej jednostki, która nosi to imię właśnie nadane pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, ale przede wszystkim dla młodzieży, dla dzieci, które są zrzeszone w naszej jednostce, a także myślę dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa i całej Polski. Ignacy, a kim dla Ciebie jest pułkownik Lisa-Kula? Przykładem, patronem, bohaterem. No jeśli chodzi o wartości, które przekazują Wam w związku, to co byś mógł o tym powiedzieć? Jakie wartości to są? No, wartości do nauki różnych rzeczy o historii Polski, ważnych wydarzeń i o różnych... Miłość do ojczyzny. I miłość do ojczyzny. Panie Pawle, rozmawiając o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli, o czym powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim, że był to człowiek taki jak i my, bo też miał swoje zalety, też miał swoje wady, nawet taki przykład, do którego jako nauczyciel nie zachęcam, ale przecież jemu się też zdarzyło chodzić na wagary. Przy czym, jak mówi pożekadło, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, to na tych wagarach założył zastęp harcerski, zastęp lisów, stąd jego przydomek. Jeżeli... Ale jak rozumiem, do wagarów dzieci nie przekonujecie. Tak, nie. Tylko tutaj podkreślam jeszcze raz to pożekadło, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale do wagarów tak, jak najbardziej nie zachęcamy. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, to przecież on był bardzo koleżeński, on był uprzejmy, on potrafił dzielić się tym, co posiadał z innymi, więc tu taki przykład do naśladowania. Człowiek, który dostrzegał to, że niektórzy są w trudniejszej sytuacji niż on i był właśnie wrażliwy. Więc ja bym tutaj na ten aspekt zwrócił uwagę, że jako właśnie autorytet, jako człowiek, który był dowódcą, który potrafił też tak komendrować, tak dowodzić innymi żołnierzami, to stąd przykład dla tych, którzy u nas prowadzą zajęcia dla kadry inspektorskiej, dla kadry instruktorskiej, to, że dawał poczucie bezpieczeństwa, więc na to też warto zwrócić uwagę. Człowiek niezwykle ceniony, szczupły, wysoki. To jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. No i wreszcie ktoś, o kim pisali wybitni pisarze polscy, jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, chociażby Juliusz Kadyn-Bandrowski, związany notabene z Rzeszowem, czy ktoś tak jak Melchior Wańkowicz, który właśnie taki charakterystyczny opis Leopolda Lisa-Kuli zawarł. Można by o pułkowniku, o naszym patronie mówić bardzo wiele. Tu zresztą, jak już wspomniałem, mnóstwo dzieł literackich, mnóstwo utworów muzycznych o nim zostało napisanych, zostały te utwory skomponowane. I chcemy właśnie pokazać, że my też możemy, tak jak pułkownik w różnych sytuacjach, radzić sobie, że możemy innym pomóc, że możemy innym doradzić, jak powinni postąpić. Także pokazujemy go jako przykład człowieka, który, podkreślę to jeszcze raz, był taki, jak i my jesteśmy. No właśnie, pan wspomniał o pomocy. W jaki sposób pomagacie jako Związek Strzelecki Strzelec tu na Podkarpaciu? A przede wszystkim, trochę Ignacy już o tym powiedział, czego uczycie młodych ludzi? Przede wszystkim uczymy właśnie poszanowania wartości, miłości do ojczyzny i patriotyzmu. To jest dla nas najważniejsze, ale to poszanowanie, ten patriotyzm w rozumieniu tutaj takim ogólnospołecznym, to jest właśnie ta pomoc. Pomoc społeczeństwu, która jest niesiona przez strzelców w różnych sytuacjach. Czy to możemy powiedzieć podczas powodzi, która dotknęła nas tutaj niedawno, strzelcy jako wraz z żołnierzami 3. Podkarpackiej Brygady czy żołnierzami 21. Brygady włączyli się szybciutko do akcji Pomoc Mieszkańcom Nieśli. Czy na przykład podczas pandemii, która tutaj dotknęła nas wszystkich, strzelcy również włączali się, tworząc w domach, tworzyliśmy te koła, rozpropagowaliśmy dużo, szereg, chyba ponad 2000 tych przyłbic, które były tak bardzo potrzebne w różnych instytucjach. Rozwoziliśmy mieszkańcom, robiliśmy zakupy, pomagaliśmy żołnierzom Armii Krajowej w dowożeniu żywności. Co jeszcze? No mamy tutaj szereg zabezpieczeń, współpracujemy z policją w czasie różnych zawodów. Tak, jest bardzo dużo, więc właściwie na każdej niwie takiej społecznej strzelcy się bardzo udzielają, są aktywni i na strzelców zawsze można liczyć. Zawsze się zastanawiałem, panie Pawle, czy to jest tak, że każda osoba, która dołącza do Związku Strzeleckiego, chce od razu służyć w wojsku?
Z tym to bywa różnie. Tutaj wiem, co kiedyś powiedział jeden z naszych instruktorów, o ile pamiętam, to jest teraz oficer Wojska Polskiego w szarze kapitana, przy czym przepraszam, jeżeli się mylę, pan Damian Bieńko. To on mówił, że chęci to podstawa, ale z postawą w przyszłości strzelców bywa różnie, bo rzeczywiście są tacy członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec, którzy w tej chwili są uczniami, którzy w tej chwili są też studentami, bo jeżeli chodzi o Wojskową Akademię Techniczną, jeżeli chodzi o Akademię Wojsk Lądowych, to tam są nasi absolwenci, czy jeżeli chodzi o Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, to również są tam nasi absolwenci, więc tutaj gama jest bardzo szeroka, ale jeżeli chodzi o strzelca, to tak jak przedwojenna maksyma mówiła, każdy żołnierz obywatelem, a każdy obywatel żołnierzem, to staramy się właśnie taką postawę strzelcom wpojść i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te postawy, to ona jest realizowana, bo tutaj na pewno pani inspektor potwierdzi, mnie się nieraz zdarzyło, kiedy spotykałem ludzi, którzy kiedyś służyli w strzelcu, to widać, że oni nie zapominali o tym strzelcu. Widać, że właśnie bardzo się cieszyli, że mogą spotkać kogoś, kto należy do strzelca, a nawet robią coś takiego bardzo dla nas przydatnego, gdzie, jak to mówi się o reklamie szeptanej, zachęcają innych do tego, żeby też wstępowali w szeregi Związku Strzeleckiego. To rzeczywiście bardzo sprzyja organizacji. Tutaj, jeżeli mogę jeszcze uzupełnić wypowiedź pani inspektor, to wspomnę, że też inicjatywy kulturalne są udziałem strzelców, udział w koncertach, ale nawet takie przedsięwzięcia na skalę krajową, jak chociażby film Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska, czy tu w województwie podkarpackim realizowany serial 1920 Miłość i Wojna, to też strzelcy mieli w tym swój udział, bo jeżeli chodziło o sceny batalistyczne, jeżeli chodziło o sceny zbiorowe, jako ludzie umiejący dobrze maszerować, jako ludzie znający się na muszce, oni ułatwili znacznie reżyserom realizację tego typu scen, więc tutaj tak gwoli uzupełnienie dodam, że też widać obecność strzelców nawet właśnie w takich sprawach, gdzie mogą niektórzy zobaczyć siebie na ekranie i inni mogą też ich zobaczyć na ekranie jako bohaterów filmowych. Ignacy, pytałem o pobudki, dla których ludzie wstępują do strzelca, a ty dlaczego zdecydowałeś się wstąpić? Żeby móc realizować moje marzenie, nauczyć się maszerować musztry, no i spotykać się z różnymi osobami, nauczyć się szanować swoją ojczyznę. A co ci się najbardziej podoba w strzelcu? Podoba mi się maszerowanie i no i zajęcie. Trochę teraz chciałem o obchodach porozmawiać, które przed nami 6 marca. Jak będą przebiegać? 6 marca o godzinie 12 obchody nasze rozpoczną się mszą świętą w kościele Farnym. Jego ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Górny będzie koncelebrował tą mszę. We mszy weźmie udział, oczywiście wezmą również udział Orlęta. Orlęta to jest najmłodsza nasza grupa, nie odpowiedziałam tutaj. To są takie dzieci od 4 do 7 klasy. I dużo jest klasy. Takich dzieci? Mamy teraz 120 tych dzieci. Te 120 dzieci złoży swoje pierwsze przyrzeczenie Orlęce. Towarzyszyć temu doniosłowym aktowi będzie pani marszałek Elżbieta Witek, która przyjęła bardzo serdecznie nasze zaproszenie i rotę tego ślubowania orlęcego właśnie przeczyta ona. W jej obecności odbędzie się to ślubowanie. Po zakończonej mszy świętej na placu o godzinie 13:15 rozpocznie się uroczystość przed pomnikiem Lisa Kuli, w której wezmą udział zaproszeni goście, również pani marszałek i złożą swoje przyrzeczenie strzeleckie strzelcy, czyli starsi. Są to uczniowie klas szkół średnich, rzeszowskich szkół i z powiatu rzeszowskiego. Tych strzelców będzie 300 w tym roku. Taka duża liczba będzie składała to przyrzeczenie. Cieszymy się bardzo z tego faktu. I to będą uroczystości już takie przed pomnikiem. I dla nich będzie to przyrzeczenie strzeleckie z kolei. Państwo wspomnieliście podczas tej rozmowy o współpracy z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich i z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej. Jakie to ma znaczenie dla waszego związku, że możecie z zawodowymi żołnierzami współpracować? Jest to zdobywanie szeregu umiejętności, jest to powiększanie, poszerzanie swojej wiedzy, a jeżeli chodzi o strzelców, to rzeczywiście oni bardzo chętnie sprawy dotyczące czegoś takiego, jak tutaj Ignacy przed chwilą wspomniał, musztra, jak terenoznawstwo, jak kwestie dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej, kwestie dotyczące posługiwania się różnymi środkami łączności, czy no, taki punkt kulminacyjny, czyli posługiwanie się bronią, strzelcy naprawdę bardzo to lubią. Wiem, że jest to takie wyświechtane, ale jeżeli chodzi o kwestie dotyczące składania, rozkładania broni, to rzeczywiście ta
tak dostrzegam, kiedy obserwuję zajęcia, że one najbardziej strzelców pochłaniają. Wszystkie inne oczywiście też ich pochłaniają, ale to składanie i rozkładanie broni to się taką szczególną estymą cieszy. Są nawet zawody, kto na czas najszybciej i najlepiej tę broń złoży lub rozłoży. Też jeżeli chodzi o analizę poszczególnych elementów, to strzelcy sprawdzają dokładnie, do czego poszczególny element broni służy. Czy nawet taka rzecz, która myślę, że przyda im się, jeżeli chodzi o przyszłość, bo wielu, jak widzę, zasila szeregi tych wspomnianych formacji. No tutaj oczywiście też trzeba wspomnieć, że wielu strzelców spotyka się w szeregach obrony terytorialnej, to przez to łatwiej im będzie te elementy wykonywać, ba nawet tutaj przypomnę sobie rozmowę, którą kilka tygodni temu mieliśmy okazję odbyć pan brygadier Marek Matuła, komendant główny Związku Strzelskiego Strzelec, kiedy mieliśmy okazję gościć na obiektach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, to jeden z oficerów powiedział, że widać, że ci, którzy byli w Związku Strzeleckim, którzy właśnie przez te kwestie dotyczące musztr, dotyczące terenoznawstwa i tak jak już wspomniałem, innych rzeczy przeszli, to z nimi znacznie łatwiej się pracuje. Oni wychodzą naprzeciw wojsku, bo już nie trzeba ich od podstaw uczyć tego, jak należy te elementy wykonywać. Oni już bardzo wiele rzeczy wiedzą. To jest ważne dla właśnie ich życia dorosłego, jako żołnierzy, jako policjantów, czy nawet strażaków, bo i tacy są strzelcy. Barbara Gajewska, Paweł Rejman i Ignacy Stocerz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję również Państwu. To było Popołudnie z TVP.